Witam bardzo serdecznie, nazywam się Klaudia Jachna, zapraszam na kolejne dekorady. Mili Państwo, dzisiaj miała być tutaj dekoracja w kolorze pomarańczowym. Miałam prezentować Wam jakąś inspirację z użyciem kwiatów pomarańczowych, jednak no niestety tak zadziałałam coś z tymi kwiatami, że po prostu mi zabrakło ich na dzisiaj, także wybaczcie, ale na pewno z kolorem pomarańczowym spotkamy się w przyszłym tygodniu. Natomiast dzisiaj chciałabym Was zaprosić na wspólne wykonanie. Ja będę wykonywała, mam nadzieję, Wy będziecie obserwowali, na taką inspirację dekoracji na nagrobek z użyciem aniołka. Dlatego z użyciem aniołka, ponieważ jest to taki symbol, który nam się kojarzy przede wszystkim z nagrobkami dla dzieci. Natomiast no, wiele osób też pytało o takie dekoracje na takie nagrobki, więc dzisiaj taką dekorację chciałabym właśnie tutaj pod Waszym okiem zrobić, aczkolwiek być może jak na tą porę roku z troszeczkę nietypowych takich kwiatów, dlatego że dzisiaj przygotowałam sobie chryzantemy. Już pokazuję Państwu, już łatwiej mi się zdecydowanie mówi, jak trzymam kwiat w ręku, o którym chcę powiedzieć, w związku z tym wyjmuję sobie bukiet. Zczepiły mi się dwa, ale już pokazuję. Dlatego przygotowałam sobie chryzantemy, ponieważ no, kolorystyka jakby dla mnie jest oczywista, bo to są kwiaty jasne, na takie dziecięce nagrobki, dekoracja w takim jasnym kolorze jak najbardziej na miejscu. Natomiast czy chryzantemy na miejscu o tej porze roku, czy nie, no to już będę chciała, żebyście się wypowiedzieli w komentarzach pod tym filmem. Oczywiście dopiero kiedy zobaczycie tą inspirację. Natomiast ja mam nadzieję, że uda mi się odnaleźć w tej tematyce właśnie z tymi kwiatami odpowiednio, jakby dostosować tą dekorację do właśnie tej aktualnej pory roku. Dlatego te kwiaty też chcę wykorzystać, ponieważ muszę Wam powiedzieć, że ostatnio chodzi za mną często takie powiedzenie epickie, kwiaty o takiej epickiej jakości, epickie kwiaty, no po prostu epicko piękne kwiaty. Też bardzo często tak mówię, zwłaszcza w domu, no bo muszę Wam powiedzieć, że w tej chwili mamy taki czas, kiedy jakość kwiatów sztucznych to jest zupełnie inna jakość. To tutaj wchodzi jakość kwiatów taka, która do tej pory, no jeszcze nie mieliśmy jej w ogóle dostępnej. Nie to, że tutaj u nas, wiecie, na naszym polskim rynku, bo nie jesteśmy aż tak bardzo ograniczeni, tylko po prostu dlatego, że te kwiaty dopiero teraz zaczynają być produkowane, to jest znowu inna ich jakość, inna, ale przede wszystkim jest to tak jakby kolejny level wyżej. I mili Państwo, teraz kwiaty, które bardzo często się pokazują, one też mają zupełnie jakby inny klimat, takie wydają się nam bardziej artystyczne. To są kwiaty, które bardzo często w dotyku również szeleszczą, przypominają papier, w dotyku, w odgłosie przypominają papier, natomiast muszę Państwu powiedzieć, że żeby nie być tutaj osobą gołosłowną, która Wam poleca kwiaty, a one się nie nadają na zewnątrz, to ja je przetestowałam. Takie bukiety, to Wam też już chcę powiedzieć osobom, które interesują się, bo już jednak okres święto zmarłych, moi drodzy, w zasadzie jeszcze kilka miesięcy przed nami, ale no wiem, że już wiele osób, zwłaszcza takich, które wykonują na szerszą jakąś tam skalę, a oglądają ten kanał, wiem, że takich osób dużo jest, już zaczynają też myśleć o tym okresie. W związku z tym chcę Wam powiedzieć, że już zaczynają się pokazywać na rynku właśnie takie fajne kwiaty pod tym kątem, czyli właśnie chryzantemy. Dlatego też je dzisiaj tutaj mam. I chcę Wam powiedzieć odnośnie jakości kwiatów. Przetestowałam. Tutaj akurat będę prezentowała dzisiaj dekorację z takiej śmietankowej chryzantemy. Natomiast są też takie, jak widzicie, akurat tutaj mam taki fiolet róż, powiedziałam, mocny melanż, natomiast dzisiaj nie o tym kolorze, dzisiaj o tej jakości. Ja te kwiaty przycięłam dwa, jeden zamoczyłam pod wodą z kranem, dlatego że pod wodą z kranem, przepraszam Was najmocniej, chyba kolejna kawa się kłania, pod kranem z wodą, ponieważ no, stwierdziłam, że wiecie, no wystawiać na deszcz, który aktualnie u nas na przykład pada, ale wystawienie na deszcz jednorazowe niewiele mi też powie, zamoczenie jednorazowe w wodzie też niewiele powie, ale ja ten kwiat po prostu dość mocno, intensywnie lałam na niego przez kilka minut wodę, żeby rzeczywiście go tak zamoczyć i później po prostu chwyciłam w dłoń i wycisnęłam. Więc tak, jeżeli chodzi akurat o te chryzantemy, to tutaj muszę powiedzieć, że nie zauważyłam żadnego barwnika, żeby się wypłukiwał do białej umywalki, więc na pewno bym zauważyła. Natomiast bardzo szybko stosunkowo otrzepałam ten kwiat, bardzo szybko stosunkowo wysechł i jakość jego się nie zmieniła, nie uległo żadnej deformacji, też te listki, w związku z tym te kwiaty akurat polecić mogę tej jakości. Już przynajmniej teraz wiem, o czym mówię. W ogóle postanowiłam, że każdorazowo, jeżeli będzie się pokazywała jakaś właśnie ta taka inna jakość kwiatka, inny materiał niż te, z których do tej pory korzystałam, no to ja jednak będę sprawdzała, bo
bo nie chcę tutaj Wam, wiecie, czegoś polecać, a potem nagle się okazuje, że to, nie wiem, farba spłynie przy pierwszym deszczu. Moi drodzy, mam jeszcze przygotowaną jedną też chryzantemę, mam kilka tych chryzantem, ale jeszcze inną, jakby inny rodzaj, która też jest bardzo podobna, z podobnego materiału jak ta chryzantema, z tym, że ona jest tak jakby, nie ma opalanych tych końcóweczek, tu mam wrażenie, że one są właśnie opalane, one się tak skręcają, one też z bliska na zdjęciach zobaczycie na końcu, jak będą dekoracji zdjęcia, że tutaj te chryzantemki przypominają wręcz takie momentami troszeczkę już, wiecie, takie mniej, powiedzmy, nie takie pierwszej świeżości. W niektórych miejscach takie płatki są właśnie celowo stylizowane, żeby to wyglądało jak najnaturalniej. Natomiast tutaj ta chryzantema, ona już nie jest tak mocno stylizowana, ale też zdecydowanie wygląda jak chryzantema żywa. Nie wiem, czy uda mi się połączyć jeden rodzaj i drugi. Ta jest bardziej biała, taka zdecydowanie lekko łamana tylko. Ta z kolei jest śmietankowa. No zobaczymy. Ja raczej w związku z tym, że no jestem tą perfekcjonistką w dobieraniu kolorów i dodatków, co jest dla mnie strasznie upierdliwe i męczące. No jak ja zabraknie mi jednego elementu, jak do dekoracji właśnie w kolorze pomarańczowym, o którą miałam dzisiaj robić, to ja już po prostu gdzieś tam czuję, zaburzona została moja jakaś tam moja wizja ewentualnie tego, co bym mogła użyć jako dodatek. Być może nie będzie mi to w ogóle potrzebne, ale jednak przygotowane gdzieś tam w zanadrzu muszę mieć, żeby w razie czego nie zaskoczyła mnie moja być może spontaniczna chęć wykorzystania jakiegoś tego elementu. Więc myślę, że wiele osób tutaj oglądających mnie wie, o co chodzi, bo wiele osób też ma pewnie tą przypadłość, a jeśli macie, to ja Wam bardzo serdecznie współczuję. Łączmy się w bólu. Mili Państwo, swoją drogą jeszcze chcę Wam powiedzieć też o tych bukietach, dlatego że to są kolejne kwiaty, które mogę Wam śmiało polecić z hurtowni właśnie Carmon, o której mówiłam ostatnio i oczywiście link do niej znajdziecie tutaj pod filmem. To jest ta hurtownia, w której ja się zaopatruję i chcę Wam o tych bukietach powiedzieć, ponieważ tam je też znajdziecie, bo to jest właśnie najnowszy towar, jakby ten taki już pod Wszystkich Świętych. Sprytnie rozwiązana akurat kwestia w tych bukietach jest, zauważyłam, dlatego że tu jest 5 kwiatów bodajże, natomiast łodyżek jest więcej o 4 i te łodyżki są, niby mają takie dodatki, ale też mają taką końcówkę plastikową. To ja już widziałam to kilkakrotnie, ale jakby nie rozkminiłam tego wcześniej. Zdejmuję sobie tą końcówkę i jeżeli mam ochotę, mogę sobie nałożyć tutaj inny kwiat po prostu. Więc wydaje mi się, że jest to dosyć fajne rozwiązanie, zwłaszcza jeżeli chcemy na przykład taki bukiet gdzieś tam włożyć gotowy do wazonu i niczego do niego nie dodawać, nie kombinować, nie robić z niego kompozycji. Dobrze, ja przechodzę do pracy, bo w ten sposób o jakości kwiatów mogłabym mówić naprawdę wiele. Natomiast moi drodzy, co mam przygotowane? Już pokazuję, obruszcze się za mną ciągną tutaj, ale to też przygotowane pod kątem właśnie dzisiejszego filmu. Mam przygotowaną przede wszystkim taki gałąź, bo to raczej konar nie jest, wiecie? To jest raczej taka złamana gałąź i tak jak widzicie, no nie jest ona w jakimś stanie takim ekstra na zasadzie, jest mocno przeze mnie wyszorowana szczotką. Tutaj się z tego troszeczkę kruszy, bo tutaj ona już jest zdecydowanie taka nadwyrężona mocno czasem. Natomiast tak jak widzicie, nie ma ona jakiegoś ekstra super kształtu, bo nieraz Państwo mówią, a skąd ja mam zdobyć taki kształt na przykład tej gałęzi, którą Pani miała, albo tego konara. No nie da się powtórzyć tego, więc szczęście nasze, jeżeli taką gdzieś znajdziemy. Ja znalazłam taką i zamierzam ją dzisiaj wykorzystać na zasadzie, no zamierzam ją zagospodarować tak, żeby zrobić na niej coś fajnego, ale zobaczymy, czy mi się to uda i czy finalnie z niej skorzystam. Też będę wykonywała już pokażę na jakiej, bo tu mi się wszystko niestety nie mieści, na takiej, w takiej osłonce, czyli w tej, z których ostatnio bardzo często korzystam, plastikowa osłona w kolorze czarnym, dosyć taka, wiecie, subtelniejsza się wydaje, jeszcze przez to, że jest na takim podwyższeniu, na takim cokoliku jakby, natomiast tutaj oczywiście mam zatopiony spory kawałek gąbki właśnie szarej, gąbki suchej do kwiatów suchych, do roślin sztucznych i zatopiona w cemencie, także tu już jest wystarczająco obciążona. Do tego będę przymocowywała ten, tą gałąź i aniołka chyba już prezentowałam na początku, ale to tutaj jeszcze przypominajka. Moi drodzy, dzisiaj dekoracja z aniołkiem. A teraz serdecznie Was już zapraszam bardzo do mojego stołu symbolicznie. Zostańcie ze mną do końca procesu wykonania. Potem oczywiście takie jeszcze ode mnie pewnie obszerne omówienie. Zapraszam. Thank you.
Drodzy Państwo, tutaj jest efekt mojej dzisiejszej pracy. Proszę bardzo, odwrócę Wam to dookoła, żebyście mogli wszystko tak bardziej dokładnie zobaczyć. Natomiast za chwileczkę sobie to zdejmę do omawiania, a może nie będę zdejmowała na razie póki co. No i oczywiście na samym końcu zdjęcia bardziej szczegółowe. Wybaczcie, bo trochę śmiać mi się chce samej z siebie, bo Wy tego nie widzicie. Ja to na pewno wycięłam przy montażu, dlatego że ja się nie żalę absolutnie, tylko wiecie, czasami bywa tak, że nie ma się dnia. Ja już niejednokrotnie o tym mówiłam, bo te osoby, które się tym zajmują, też mówiły niejednokrotnie, wypowiadały się w komentarzach, że wiedzą, co to znaczy nie mieć dnia do czegoś. No i ja niestety właśnie dzisiaj chyba wygląda na to, nie miałam za bardzo dnia, ale też pragnę zaznaczyć, że ja nie jestem tutaj dlatego, że muszę, bo tak jak zauważyliście, moje filmy są bardzo rzadko w tej chwili, dlatego że właśnie nie narzucam sobie rzeczy, których nie chcę. Przepraszam, bo kokos wrócił ze spaceru, wpuszczę go tutaj, pewnie się przywita z Państwem. No tak jak właśnie wspomniałam, jest kokosek i pragnął się zapewne przywitać, bo tutaj drapał w drzwi, więc wybaczcie, chwileczkę go potrzymam. Teraz będę cała mokra, także niestety zaburzy to trochę to estetyczne patrzenie na mnie, no ale przykro mi, najważniejsza zresztą jest dekoracja. I zaczęłam mówić, że wiecie, to nie jest tak, że ja jestem tutaj, bo muszę, tylko dlatego, że chcę. Ja po prostu w dni, kiedy chcę nagrać film, bo ja się dzięki temu też lepiej czuję, mi się fajnie robi, ja to uwielbiam, kocham robić, więc dlatego jestem, ale mimo wszystko jakoś tak paradoksalnie dzisiaj bardzo chciałam, natomiast no niestety wyszło jak wyszło, czyli po prostu szło jak po grudzie. Mam nadzieję, że efekt tej dekoracji, który osiągnęłam, dla mnie jest zadowalający estetycznie, natomiast mam nadzieję, że Państwo w efekcie, w wykonaniu moim tej dekoracji, tego stroika, nie zauważycie tego, że po prostu szło jak po grudzie, choć są tutaj bardzo spostrzegawczy Państwo, którzy nawet gdzieś tam piszą w komentarzach również, że tak widać było dzisiaj po mnie, że taki nie bardzo jest dzień. Także jeżeli to zauważyliście, to absolutnie to nie jest dla mnie żadne przykre w żaden sposób, tylko po prostu, co ja mogę Wam ewentualnie ze swojej strony, z doświadczenia już mojego tutaj zasugerować, jeżeli taki dzień macie i też staniecie do pracy, a na przykład coś musicie zrobić, no to ja dzisiaj tutaj spędzałam dość długi czas, ponieważ trzeba zrobić wtedy przerwę, odejść, nie wiem, wypić kawę, zjeść coś, jakąś czekoladkę, coś takiego, zrobić sobie małą przyjemność i wtedy ta, powiedzmy, wena, która nas być może na chwileczkę opuściła, powraca. Przechodzę teraz do takiej treści merytorycznej bardziej, czyli do omówienia tego stroika. Mini Państwo, cóż, jeżeli chodzi o stroik. Ja tutaj prawdopodobnie sama sobie troszkę tak ukręciłam, wiecie, taki sznurek na szyję w kwestii wykonania, dlatego że w pierwotnym założeniu, jak zaczęłam robić ten stroik, wprowadziłam przede wszystkim w pierwszej kolejności bluszcz. I jak zobaczyłam właśnie ten bluszcz, najpierw myślę sobie, kurczę, będzie troszeczkę za ciemno, więc, no bo to jednak stroik z aniołkiem.
więc wprowadzę sobie tutaj ten bluszcz taki, ten mocno intensywnie zielony, ta hedera, nie wiem czy widzicie tutaj. Jest on ładnym bluszczem, ale jednak w stosunku, wiecie, do tego, który tutaj prezentuję w tym stroiku i który już niejednokrotnie Wam prezentowałam w moich filmach, no to tutaj nie umywa się, jeżeli chodzi o jakość. Ten bluszcz przedstawia sobą jakość wizualnie złudnie przypomina bluszcz żywy. Natomiast, no i w tym momencie, wiecie, zaczęło mi się to gryźć. Ja tutaj spróbowałam rozjaśnić troszeczkę właśnie tamtym jaśniejszym, ale to w ogóle absolutnie mi kompletnie nie pasowało, dlatego że wiecie, z drugiej strony właśnie z jednej była chęć rozjaśnienia tego, a z drugiej strony była ta chęć, żeby zachować jak najbardziej naturalny wygląd. No i cóż, no po prostu no, dla upartego no to nic nie przegada, nie przemówi i no uparłam się, żeby zachować tą stylistykę taką i wybrać jakość materiałów, materiały tej jakości, żeby wyglądał stroik w miarę możliwości najbardziej jak naturalny. Więc był bluszcz, tutaj tak jak widzicie bardzo ładny, zresztą jakościowo złudnie, on nawet przypomina, powiem Wam, jakieś takie zboże na przykład, można by było pomylić to, jeżeli ktoś na przykład się na zbożach nie zna, jak ja, choćby nawet, a to jest zielony wrzos po prostu. Jest genialnie melanżowany kolorystycznie, takie odcienie, wiecie, on ma w sobie różne. No wykorzystałam tą kokosek, przepraszam Was bardzo, bo kokosek troszeczkę mi tutaj, wiesz, przeszkadzasz teraz, to byś sobie poszedł na chwilkę. Nie mam pewności, czy on tutaj pójdzie, dlatego tutaj być może się będzie kręcił pod nogami. Mili Państwa, to absolutnie nie rzutuje tutaj na moją koncentrację wobec Was, także nie czujcie się jakoś, powiedzmy, potraktowani na dalszym planie, a na pierwszym planie kokos. Nie, to jest taki mój, taka przyklejka moja. Te chryzantemy są płaskie, tak jak widzicie, więc one po prostu, jeżeli chodzi o te cienkie łodyżki, jak już wspomniałam, przy wykonywaniu bardziej tradycyjnej formy dekoracji jak najbardziej się sprawdzą. Przy wykorzystaniu ich również w całym bukiecie także. Natomiast no tutaj ja je zdecydowanie pociąć musiałam, ponieważ aniołek chciałam, żeby był w miejscu centralnym i żeby nie chciałam stworzyć, wiecie, wrażenia, że ten aniołek siedzi po środku, a ja tutaj go wokół otaczam kwiatami jak jakimś wianuszkiem, bo to nie taka stylistyka dekoracji. Więc dwie chyba chryzantemy nawet zdjęłam tutaj z tego drucika i nałożyłam po prostu na taką grubszą łodygę, jak mam na przykład do nakładania róży wyrobowej. Natomiast resztę wykorzystałam z tym drucikiem, już nie było problemu. I teraz tak, taki efekt, żeby nie osiągnąć efektu talerzy, ja to nazywam tak, bo ostatnio też już wykonywałam z takich kwiatów, które anemony na przykład, które w kompozycji ułożyłam tak jak chciałam, z daleka spojrzałam na to i zauważyłam, że jest taki efekt, po prostu wiecie, jakby zlewało się mi na płasko i właśnie wtedy zauważyłam, że się robi taki efekt talerzy. W związku z tym po prostu tak jak widzicie tutaj wygięłam w jedną stronę, gdzieś tam w bok, tutaj w ten sposób taki jakby zupełnie na płasko, tutaj z kolei w bok, gdzie się da, ewentualnie staram się im nadać jakiś tam inną pozycję, o tak, no bo nie inny kształt, kształt taki mają, natomiast inną pozycję niż mają te otaczające, towarzyszące, w związku z tym właśnie, żeby się to wydawało, wiecie, troszeczkę naturalniej. Dlatego ta chryzantemka dla mnie osobiście w ogóle wizualnie, no dotyk, ale wizualnie, wiecie, robi robotę, dlatego że naprawdę wygląda jak naturalna. Natomiast, moi drodzy, teraz co jeszcze? Oprócz bluszcza, o którym już wspominałam, oprócz chryzantem nie zamierzałam w ogóle absolutnie wprowadzać tutaj innych kwiatów, ale sytuacja wymusiła to na mnie, ponieważ tak jak już wprowadzenie zrobiłam, że szło jak po grudzie, to szło i nie byłam w stanie dzisiaj, no naprawdę, to nie jest jakby dla mnie nic dziwnego, wiecie, bo ja nie jestem alfą i omegą, i to nie jest tak, że jestem nieomylna i zawsze genialnie wykonam dekoracje. Wiele razy już tutaj jakby Państwu sprzedawałam tą informację, że po prostu ja często też miewam tak dekorację, którą zrobię i ona mi się nie podoba, ja ją przerabiam, że jakiegoś tam babola wypuszczę spod swoich rąk i staram się go Wam nie pokazywać. Dzisiaj też nie chciałam Wam pokazać babola, w związku z tym też poszłam jednak w tą stronę, że spróbuję wprowadzić jakieś inne kwiaty i dlatego tak jak widzicie tutaj taką kaskadą różyczki, również różyczki tej samej jakości, z tego samego materiału co chryzantema, więc pięknie się komponują z takiego jakby papierowego właśnie materiału. One są stylizowane idealnie, jak naturalne pąki, po prostu melanżowane kolorystycznie, no genialna sprawa, ale nadal był jakiś brak czegoś.
też tak jak widzicie różyczki w jednym miejscu tak bardziej grupowałam, żeby nie było wrażenia, że to jest taki po prostu bukiet ułożony, tylko żeby to sprawiało jak najbardziej takie wrażenie naturalne, takie nie wiem, kawałek takiej dziczy, dzikiego ogródka, może tak, po środku aniołek i po prostu, no tak jak mówię, kawałek dzikiego ogródka, co mam nadzieję, że gdzieś tam udało mi się choć troszkę sprawić to wrażenie. Tutaj też z tyłu, tak jak widzicie, paproć i paproć też chciałam użyć na przykład paproci innej, widzicie, natomiast tutaj jednak w trakcie wykonywania dekoracji zmieniłam koncept, dlatego że o, już pokażę Państwu tutaj, którzy by byli bardzo na przykład ciekawi, tu mam listek, miałam przygotowane w sumie 3 rodzaje paproci, natomiast tą myślę sobie, no tą zdecydowanie rozjaśniłabym, tylko że ta paproć tutaj nijak do tej formy kompozycji, do tych chryzantem na pewno nie, do gładszych kwiatów raczej tak, w związku z tym ta musiała pójść w odstawkę i dlatego tutaj wykorzystałam paproć, która bardziej naturalnie zdecydowanie wygląda, jeżeli chodzi o kolorystykę, która idealnie nawiązuje również takim melanżem od zimnego do ciepłego odcienia zieleni, idealnie nawiązuje właśnie do tych wrzosów. No i co jeszcze? No i taką kropką nad i dla mnie było coś, czego zdecydowanie brakowało, brakowało takiego akcentu kolorystycznie troszeczkę ożywiającego. No i co? I no wtedy zastosowałam oczywiście też wyglądającą najnaturalniej z dostępnych mi różyczek gałązkowych właśnie taką formę tej różyczki. Mam ją w różnych kolorach, odcieniach, natomiast no tutaj poszłam w tą stronę, że te pączki są takie melanżowane, również delikatna taka żółć występuje, chryzantema jest w kolorze śmietanki, żółć melanżowana aż do różu, a tutaj tak jak zauważycie też również jest to taka wanilia kolor i również melanżowane delikatnie do różu, więc tam poszła taka jedna gałązka, nie jakoś mocno przeze mnie stylizowana, kształtowana, dlatego że chciałam, żeby ona właśnie była tak sobie z boku, tak jak mówię, tak gdzieś się wysmyknęła, gdzieś tak sobie tam wyrosła taka dzika gałązka i tutaj idealnie akurat mam wrażenie, takie moje jest wizualne, że tutaj czegoś mi brakowało z tyłu za aniołkiem, absolutnie nie chciałam wkładać, ja Państwu tylko pokażę efekt, jak pakujemy, jak opakowujemy na przykład taką figurkę wokół kwiatami, no zobaczcie, gdybym na przykład tutaj włożyła taki kwiat, no to zdecydowanie po prostu aniołka by w ogóle nie było widać, wyglądałoby to bardzo pospolicie, takie mam wrażenie. Natomiast może nieźle, może komuś się podoba, natomiast dla mnie niekoniecznie i idealnie właśnie wpasowała ta gałązka, tutaj w zasadzie zastosowałam 2 krótkie gałązki, przykleiłam do gałązki tej drewnianej, żeby właśnie wyglądało jakby się pięła po tej gałązce drewnianej. Jeżeli chodzi o bluszcz, nie zastosowałam żadnej również tutaj absolutnie zasady, z jednej strony na przykład z dwóch stron długie, przodem krótkie, albo z jednej strony wyciągnięte w formie łezki, nie. Po prostu tak, na zasadzie takie, żeby to wyglądało też jak najbardziej naturalnie. I jeszcze raz kompozycja w kółeczko. Aha, dla Państwa jeszcze, którzy by byli zainteresowani, jak przymocowałam gałąź. Najlepiej taką gałąź, słuchajcie, mocować w mokrym cemencie, jak zalewacie sobie gąbkę cementem, jak ją zatapiacie. Natomiast ponieważ ja nie jestem osobą, która z takim aż wyprzedzeniem planuje, co zrobię, więc ja po prostu musiałam ją przymocować do gąbki, więc ją zwyczajnie przykleiłam na kleju na gorąco maksymalnie, jak się dało, czyli lałam i lałam tego kleju. Również starałam się przymocować tak tymi drutami, jak bardzo często przymocowuję różne rzeczy. I co jeszcze ważne, upchałam tak na ścisk gąbką również w miejscach, gdzie ta gąbka nie była zatopiona. Więc powciskałam jeszcze jakby na ten cement, pomiędzy cement a gąbkę, a doniczkę, takie kawałki większe gąbki, które to utrwaliły i dekoracja jest, trzyma się, teraz zrobimy wielki test dekoracji, aż się troszkę boję, bo mam jeszcze aniołka. Aniołek jest ceramiczny, nie jest absolutnie gipsowy, także proszę się nie obawiać na przykład, że z niego może spłynąć tutaj ta biała farba. Po prostu, natomiast Państwu szczerze odradzam stosowanie aniołków gipsowych i wszelkiego rodzaju figurek gipsowych, ponieważ one są tanie, a bywają bardzo efektowne, natomiast no niestety efekt też będziecie mieli na nagrobku, kiedy Wam zacznie spływać białą stróżką gips. Natomiast teraz proszę bardzo, zobaczcie. O, dobra. Dla mnie to takie trochę z duszą na ramieniu to robię, ale okej, trzyma się. Także chciałam Wam w ten sposób pokazać, że taką gałąź również jesteście w stanie przykleić, jeżeli nie macie jej jak inaczej wcześniej zamocować, nie przewidzieliście tego.
Mam nadzieję, że wszystko tutaj Państwu już powiedziałam, co miałam Wam do przekazania. Jestem bardzo ciekawa opinii tego strojka, ponieważ Waszej opinii na temat tej dekoracji, tego strojka, tej kompozycji, ponieważ jestem ciekawa, co o tym sądzicie. Jak już wspomniałam, mam nadzieję, że tak dzisiaj moja ta kondycja taka nie wpłynęła bardzo na akurat efekt z dekoracji. Mnie ona tradycyjnie jakby nieskromnie to zabrzmi, ale mnie ona zadowala wizualnie. Ten efekt mi się podoba i z tym efektem jakby pragnę się z Państwem pożegnać, nie dodając tutaj więcej do tego nic, nie ujmując. Dla mnie jest ok. Mini Państwo, jeszcze w sumie, a to przeniosę sobie już ten temat na inny filmik. Natomiast mini Państwo, przypominam, jeżeli osoby byłyby zainteresowane, to wszystkie akurat tutaj dostępne produkty oprócz aniołka, czyli wszystkie te piękne kwiaty i te naprawdę imitujące naturalne, mogę Wam polecić. Nie będę Wam polecała produktów, których nie wzięłam do ręki, bo sama się parę razy przejechałam na jakości. Natomiast wszystkie te kwiaty Wam podlinkowuję pod tym filmem, pod również linkiem bezpośrednio do hurtowni Carmon, w której właśnie między innymi te zakupiłam kwiaty. Także jeżeli macie ochotę, rzucajcie tam okiem sobie na te linki, bo wiele osób później mnie pyta, a ja niestety nie jestem w stanie odpowiadać na wszystkie Państwa komentarze i wiadomości, za co też Was bardzo serdecznie przepraszam. Pozdrawiam Was, moi drodzy, życzę Wam bardzo dobrego dnia, życzę Wam bardzo dobrego tygodnia. Przed kolejnym filmem, jeżeli nagram, na pewno będzie taka zapowiedź na społeczności, także żebyście wiedzieli, kiedy znowu się pojawię. Przesyłam Wam, moi drodzy, milion buziaków tradycyjnie. No i cóż, do następnego miłego zobaczenia. Pa, pa!